Prowadza nas tutaj dzisiejsze święto. 3 maja 1791 roku dla narodu polskiego był dniem świetności. Sejm czteroletni rozpoczął reformy, stworzył nowoczesną administrację, podjął kroki na rzecz stworzenia nowoczesnej armii, naprawy skarbu państwa, poprawy sytuacji społeczeństwa. Uwieńczył swoją działalność wspaniałym błyskiem przebijającym ciemność czasów saskich, jakim była Konstytucja 3 maja. Dzieło to wprowadzało Polskę do grona nowoczesnych, oświeconych państw. Ustrojem miała być monarchia konstytucyjna. Ustawa zasadnicza, którą wprowadzili Polacy, była pierwszą w Europie, a drugą na świecie. Dzisiejsza rocznica uchwalenia Konstytucji skłania nas do refleksji i zadumy. Każdy z nas, Polaków, musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy zależy mu na ojczystym kraju, na tradycji, dokonaniach naszych przodków, kulturze i patriotyzmie. Czy w głębi serca każdego z nas tkwi miłość do ojczyzny bez względu na jej trudności i problemy? Czy wykazujemy determinację w tym, aby przekazać młodemu pokoleniu należytą wiedzę i prawdę o naszej ojczyźnie? 231 lat temu Sejm czteroletni, jak powiedział pan wójt, przyjął ustawę zasadniczą Konstytucję 3 maja. Konstytucję bardzo nowoczesną. Konstytucję, w której nasi przodkowie zadbali o to, żeby stany się zrównały, żeby chłop był równy mieszczaninowi, a szlachcic tym dwóm pozostałym stanom. To zapewniało równość i chęć i obowiązek do obrony ojczyzny. Dzisiaj, w 69. dniu bestialskiej, agresywnej, okropnej agresji sowieckiej, putinowskiej Rosji na wolny kraj, jakim jest Ukraina, te wydarzenia nabierają wyjątkowej wagi. Zbieramy się przy pomnikach w miejscach dla Polaków wyjątkowych. Zbieramy się, żeby zamanifestować właśnie w taki sposób, uczestnictwem, kwiatami, znaczami, że jesteśmy za wolnym światem, za wolną Polską. Za Polskę, która jest w międzynarodowych sojuszach. I to dzięki tym sojuszom, czyli Unii Europejskiej, NATO, jesteśmy krajem wolnym i możemy czuć się bezpieczni. Dzisiaj nasi sąsiedzi z Ukrainy właśnie za te dwa sojusze oddają życie. Dzisiaj giną tam dzieci, kobiety, osoby starsze, żołnierze. Giną, żeby być tu, gdzie teraz my jesteśmy. A to dzięki naszym przodkom, dzięki nam. I naszym obowiązkiem jest, żeby dbać o przyszłość ojczyzny. Wiwatuje. Czy wracającą lud wita wiosnę, czy na cześć wiosny tak pokrzykuje? O, coś większego dziś Polska święci. To Konstytucja 3 maja, akt wielki, ważny, godny pamięci, co naród cały jednością spaja. Yeah.